Wziąłem udział w pierwszym poważnym turnieju w Stumble Guys. Był to turniej solo, w którym przechodziliśmy wybrane mapki i tylko mała część osób się kwalifikowała. Na samym początku nie poszło mi najlepiej, ale potem się odegrałem. Do momentu, w którym ktoś mi przeszkodził. Czy był to haker, który akurat dołączył do mojej drużyny w decydującej grze? Tego dowiecie się w tym odcinku, dlatego oglądajcie do samego końca, ponieważ będzie się działo właśnie tak. I oczywiście wołują team! Zapraszam, pierwsza linia w opisie. Zaczynamy turniej, pierwsza mapa, oh boy, spin go round. Ja się boję, ja się ewidentnie boję. W sensie stresuję, może nie boję, ale po prostu stresuję. I idealnego mam respa, więc to jest idealny czas na wykorzystanie tego. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze. Patrz, pierwsze miejsce mam. Pierwsze miejsce mam. Czy można w ogóle wykorzystać emotki? Nie! Straciłem pierwsze miejsce przez taki błąd. Przez taki błąd. Chyba to jest żart. Dobra, nie można emotyku używać już z tego, co widzę. Ja nie mogę, byłem tak blisko pierwszego miejsca, a widzowie przez głupi błąd straciłem tą możliwość. I teraz patrzcie, tylko 10 osób się... Nie zaliczyłem się, moja pierwsza próba! Gdybym nie spadł tam, gdybym się tam nie dostał, nie? W sensie, gdybym nie oberwał. Ale jazda, i co teraz? Widzowie, ja nie wiem co teraz w sumie. Czyli odpadłem, tak? Eliminated, widzowie! Moja pierwsza runda eliminated. Dobra, okej, okay. Muszę się ogarnąć. Wojtek, ogarnij się, naprawdę, to jest ważne. Mamy kolejną grę, nie możesz popełniać tak głupich błędów. Weź się ogarnij i po prostu dobiegnij do mety. Prosta ścieżka, no. Dobra, lecimy, 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 już wiemy przynajmniej, że emotek nie możemy używać. Dobra, pek, 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 pek. Nie, tutaj się tak nie da, no co jest, czemu oni są tak daleko? Ja tak, no nie, w zasadzie właśnie tak daleko, a ja nie. Dobra, wszyscy się ślizgają tutaj. Wszyscy się ślizgają, patrz, wszyscy się ślizgają. Dobra, 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 zdążyłem, teraz tutaj. Dobrze, dobrze. Słuchajcie, chyba jestem na top 10 miejscu gdzieś, top 10. Okej, okej, jest, dobrze. Okej, dobra, dobra, to jest serio stresujące, ale się ogarnę i dolecę, się ogarnę i dolecę. Dobra, teraz to, nie, 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 opadnij. Nie, nie. Tutaj jest ile osób? 7, 8, 9, 10 osobą byłem, let's go! Ej, dobra, tutaj było więcej szczęścia niż rozumu, ja jestem tak naprawdę badziewny. Ale spoko, ogarnę się widzowie i rozwalimy ich. Tak, qualified, dobra, czyli dostałem 4 punkty. I potem jest runda grupa, w sensie faza trzecia, faza czwarta. I potem lecimy, wiecie o co chodzi widzowie. Dobrze, czyli mamy to, przechodzimy do kolejnej gry. Jest, ja nie mogę, to jest za mocne, za mocne. Tu za mocni gracze grają. Mam nadzieję, że chociaż dostanę się do drugiej fazy. To jest mój cel, naprawdę. O nie, o nie. Dobra, come on boy, miałem wcześniej idealnego respa, teraz już niestety takiego nie mam. Więc muszę tutaj uważać. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, biegniemy, 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 biegniemy. Dobrze, biegnij, dobrze. Jesteśmy chyba takie top 10 mniej więcej. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Wydaje mi się, że takie top 10 będzie około. Okej, okay. Pyk, dobrze. Jest. Biegnij teraz tutaj, nie wywal się, właśnie, nie wywal, nie wywal. Dobrze. Nie, nie, nie. No jedna osoba. Ja nie mogę, przecież biegłem idealnie. Nie wyrąbałem się ani razu. Chociaż pokazuje mi, że mam pozycję 200 na 600. Ale coś czuję, że nie wszyscy jeszcze zagrali, co nie? Następna gra, znowu Jungle Roll. Przynajmniej na Jungle Roll ostatnio się zakwalifikowałem, więc polepsza mi to samopoczucie. Dobrze, już wiem, że na samym początku muszę naprawdę tutaj uważać. Dobrze, 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 szybko. Dobrze. Biegnij. Dobrze. Póki co jest bardzo dobrze, spójrzcie. Spójrzcie, jestem na jakimś drugim miejscu. Teraz, żeby tutaj właśnie się nie wyrąbać. Okej, 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 okej. Okej, okej. Dobrze. Teraz tu. Teraz tutaj się nie wyrąbać. Dobrze, 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 dobrze. Pyk, pyk. Nie! Dobra, 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 jeszcze zdążę. Dobrze, zdążyłem, szybko. Szybko, 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 szybko. Ja nie mogę, co tutaj się dzieje. Okej, okej. I teraz tu. Jest! Zdążę jako jakaś jedna z, nie wiem, szóstych osób, szóste miejsce. Jest, zdążyłem, okej, okay, okej, okay, mamy to. Ej, to są takie emocje dla mnie, naprawdę. Jakbym brał udział w jakimś turnieju szkolnym na bieganie, czy coś w tym stylu. Mam lepszy wynik niż tylko 50% graczy. No, słabo, ale zobaczymy co się dalej wydarzy, widzowie. Bo teraz nie planuję przegrywać.
Widzowie, nie mogę dołączyć do kolejnej gry. Nie wiem co tutaj się dzieje. Próbuję dołączyć, ale patrzcie. Zagraj. Nie potrzebujemy do tego uzdrowiciela, prawda? Co to są w ogóle za... Co to... Rzeźbienie danych w kamieniu. Za każdym razem jak próbuję jest inny tekst. Wprowadzanie kodów do gry. Yes! Dołączyłem na ostatnie 16 sekund. Mamy to i niestety znowu spin go round, a to oznacza prawdopodobnie, że się nie zakwalifikuje. Ej, co jest grane? Jestem na samym z przodzie. Dobra. Dobrze, lecimy. Nie dostań z młota, no. Nie dostań z młota, prosta piła, byku, nie dostań z młota. Proste zadanie, którego nie udało mi się zrobić, no. Nie dostań z młota, mówiłem wam, spin go round to jest najgorsze, co może być. Okej. Ej, i tak się chyba zakwalifikuję, mimo że dostałem z młota. Dobrze. Biegnij! Yes, mamy to! Zakwalifikowaliśmy się po raz pierwszy w ogóle na tej mapie, więc się cieszę. Straciłem już tą, wiecie, złą passę, która była. No i elo, przechodzimy dalej. Nie potrzebujemy do tego uzdrowiciela, prawda? O co chodzi z tymi napisami? Czemu to są co chwilę jakieś napisy dziwne? Następna gierka. O, i jungle roll, czyli to się zamienia. Raz spin go round, raz jungle roll. Na szczęście na jungle roll zakwalifikowałem się za każdym razem do tej pory, więc się cieszę i mam nadzieję, że zakwalifikuję się również tym razem, co nie? Bo o to właśnie chodzi, i póki co idzie mi świetnie, bo mam jakieś, nie wiem, trzecie miejsce, a to jest, wiecie, dopiero początek, wiesz, w sumie też muszę uważać, bo to jest dopiero początek, ale oni się ładnie ślizgają wszyscy, a ja tak ciulowo w sumie w porównaniu do nich. Dobra, ale tym razem pierwszy raz dostałem się przed tym czerwonym, więc bardzo też dobrze. Pyk, pyk. Jak oni już tam doszli? Jak oni... Nie! Co? Co? Nie, no co za banda, nie. Dobra, nie zakwalifikowałem się. Co za nie. No żart chyba jakiś. Popchnęli mnie tam bezczelnie. Już nie ma co nawet próbować, słuchajcie. Pem, pem, pem. No właśnie. Czekałem, widzowie, 10 minut na rozpoczęcie kolejnej gry. Nie wiem dlaczego, ale serwery tak laguje, że to jest aż straszne. Ale w końcu zaczęliśmy kolejną grę, więc ja się cieszę. O, jest gościu, który ma takiego samego skina jak ja. No to super akurat. Ej, no co, mnie zablokowali. Mam wrażenie, że wszyscy są tutaj normalnie lepsi ode mnie po prostu. Jakoś nie wiem jak nawet. Nie wiem jak. Każdy biegnie tak samo. Nie zauważyłem żadnej różnicy w jakimś poruszaniu się kogoś. Dobra. Teraz tutaj, tak, dobrze zrobiłem to. Biegniemy. Zdążymy jeszcze to. Zdążyliśmy! Jazda w takim razie. Okej, ktoś, oni tam się wyrobili. No to nieźle, tylko ten lew, żeby mnie teraz nie zablokował. Właśnie, bo ten lew mi tutaj przeszkadza dosyć mocno. Ale na szczęście wyszliśmy tutaj ładnie na prowadzonko. Widzimy, że tutaj przed nami też są jakieś osoby. Ale się dostaniemy ostatecznie. Więc po 10 minutach w końcu zagrałem grę. Wow, ale szczerze, nie chce mi się grać kolejnych turniejów, jeżeli mają tak wyglądać. Ej, lol, w ogóle wszyscy się zakwalifikowali. To po co to było, skoro wszyscy się zakwalifikowali? Czyli mogłem w sumie biec sobie przez 5 godzin jeszcze tam. Czemu nie zagrałem dwóch tamtych gier? Dlaczego? Dobra, pokazujmy mi, że mam pozycję 125, 127. Widzicie? Nie mogłem zagrać tych dwóch gier. W ogóle, widzowie, 162 graczy przechodzi do kolejnej grupy, a ja jestem na 125 miejscu. Więc przechodzimy, widzowie, let's go! Czekaliśmy 5 minut na drugą fazę i w końcu mamy Lost Temple. Dobrze, że znam tutaj wszystkie triki i mam idealnego spawna, więc muszę to wykorzystać koniecznie. Dobrze, dokładnie tak. Patrz, jak już daleko jestem. Dobrze, teraz biegniemy tu. Super. Teraz głupio nie spaść. Nie, głupio nie spaść, a ja głupio spadłem. Dobra, teraz tu. Tu. Dobrze. Okej. Nie! Co ja robię? Widzowie, lepiej mi idzie w gierach normalnych niż tutaj, naprawdę. Lepiej mi idzie w gierach normalnych. No co tu się dzieje? Dobra, lecimy. Tylko 6 osób przechodzi? Co? 6 osób tylko przechodzi? Dobra, to muszę się postarać. Muszę się postarać w takim razie. Okej. Pyk, pyk. I teraz tu. Czy ja tam widzę przedostatnią osobę? Ojejku, dobrze, trafię, dostałem się, nice, było blisko, powiem wam, widzowie, było blisko, czekaj, ile osób się,
Tylko dwie osoby odpadły, czy ja byłem na jakimś, nie wiem, piątym miejscu, no słabo. Słabo, ale okej, zakwalifikowałem się, więc jest dobrze. I spójrzcie, dostałem 4 punkciki, więc się cieszę. Mam 160 miejsce i lecimy grać kolejną grę. Wow, zaczęło działać, turniej zaczął działać, super. Widzę, jak prawie godzinę już próbuję nagrać ten turniej. Jeżeli to ma być jeszcze 3 fazy, to jest dramat. Dobra, lava rush, więc mam nadzieję, że zrushujemy do mety. Nie wiem, czy chcę robić ten pierwszy trik, który jest tutaj na tym. O nie, ostatnie miejsce mam, spójrzcie, ostatnie miejsce. Okej, okay. Pyk, pyk. Dobrze. Pyk, pyk. Udało mi się, na szczęście. Nie, teraz mi się nie udało. Dobrze, teraz mi się nie udało. Teraz mi się udało. Dobrze. I teraz biegniemy tu. Okej, 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 okej. Okej, okej, okej. Jest wszystko sprawnie, ładnie. Idziemy w takim razie szybciutko, idziemy, bo tam widzimy. Widzimy mało osób tam, co nie? Ops, ops, udało nam się tutaj zaliczyć to. I teraz musimy tutaj przejść. Dobrze. Dobrze. Pyk! Dobrze! Ale lecimy, wskoczyliśmy na ten wulkan. Ile tam osób już dochodzi do końca? Pyk, pyk, okej. Pyk, pyk, pyk. Jesteśmy! A, tamta osoba odpadła! O nie, 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 nie. Yes! Dostałem się! Ej, patrzcie, jak idealnie, bo widzowie, tutaj już był koniec. Ej, teraz mi się podoba, teraz mi się podoba. Jak tak dalej będzie turniej wyglądał, to jest jak najbardziej kuzacko. Mamy już kolejne qualified, więc to mi się podoba. Awansowałem na 137 miejsce. Kolejny Lost Temple. Dobrze, że ogarniam tą mapę, ale no... Wtedy się wywaliłem kilka razy, teraz mam lepszego troszeczkę chyba spawna. Więc lecimy, 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 lecimy. Pyk, pyk, dobrze, pyk, pyk. Super, pyk, pyk. Jeszcze to, wskocz, wskocz. Dobrze, dobrze. Dobrze, nie dostań z bomby tutaj, właśnie tak jak ci tutaj niektórzy. Ile tam już osób biegnie? Dobrze. Tym razem, słuchajcie, nie miałem żadnego większego fejla. Okej, więc biegniemy, ale wydaje mi się, że przed nami jest za dużo osób. Okej, okej, dobrze. Pek, pek, dostałem się tu. Dostałem się tu. Teraz muszę tutaj uważać, właśnie. I bieg, nie, nie, nie zaliczę się. Nie zaliczy mnie. Nie, nie, co ja zrobiłem, co ja zrobiłem, co ja zrobiłem. Nie zaliczy mnie, niestety. Mam eliminated z tego turnieju. Będzie kolejne Lava Rush, więc to mi się podoba, bo ostatnio Lava Rush wygraliśmy. I jak zwykle jest na zmianę mapa. I znowu na Lava Rush mam ostatnie miejsce w ogóle. Zaczynam od ostatniego miejsca. Więc znowu będę musiał tutaj uważać. Okej. Okej, ten skrót mi akurat wyszedł, bo spójrzcie, jestem tutaj naprawdę z przodu. Łup, łup, super mi idzie, super mi idzie, tak szczerze. Na Lava Rush znacznie lepiej niż na tym poprzednim. Okej, biegniemy, 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 biegniemy. I teraz pyk. O, tamten gościu se odpadł. I lecimy, lecimy w takim razie teraz to. Dobrze, teraz to. To, to. Pyk, o, o, o. Jakbym ja to zrobił, widzowie, jakbym ja to zrobił w ostatniej chwili, to byłoby przemocarne. Pyk, pyk. Dostałem się na ten wulkan. Dostanę się chyba, zakwalifikuję się, tak mi się wydaje. Zakwalifikuję się. Okej, okej. I teraz, ostatnie miejsce. Nie mogę dostać z tego tutaj właśnie naokoło. Ostatnie miejsce miałem, 6. Więc na styk, widzowie, jakbym dostał na przykład z tego z tej ogniowej kuli, to już bym się nie dostał. Pójście, jak na obecną chwilę to wygląda. No niestety spadłem, 127 miejsce mam, ale przynajmniej tutaj zaliczyło mnie. Więc dobrze, tylko jedno eliminated miałem. Lost Temple. Niestety ostatnim razem nie udało mi się tutaj wygrać. Ale teraz mam idealnego spawna, więc lecimy, lecimy. Właśnie tak, właśnie tak. I pięknie tutaj się dostajemy. Pięknie, pięknie. Biegnij, 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 biegnij. Biegnij, dobrze. Dobrze, spójrz, jak idealnie wręcz to zrobiłem. Idealnie, dobrze, teraz tu. Tu, tu, tu. Pięknie, pyk. Pyk, pyk. Będę na drugiej pozycji ostatecznie, spójrzcie, na drugiej pozycji będę, jak tak dalej pójdzie. Mam nadzieję, że teraz się tutaj jakoś nie wywalę. Właśnie tak i na trzeciej pozycji jestem ostatecznie, GG! Ej, to było mega sprawne z mojej strony, no, jestem zadowolony z siebie, naprawdę, dobrze mi poszło. Jak widzicie, w ogóle często pojawiają się osoby z mega dobrymi skinami. Tym razem niestety ta osoba z mega fajnym skinem odpadła. Top 100 graczy przechodzi do kolejnej fazy, widzowie! Tego się właśnie tutaj dowiedzieliśmy, top 100 graczy do kolejnej fazy.
razy przechodzi. Jak się nie dostanę, to będzie beka. Mam 140 pozycję, więc muszę dostać się do kolejnej fazy koniecznie, ale na obecną chwilę tak się nie dzieje. Lava Rush i znowu coś innego. Fajnie, podobają mi się te turnieje, jeżeli się nie lagują. Ale zawsze, o, gramy z jakimś youtuberem. Co jest grane? YouTuber tutaj jest. Okej, widzę, że wszyscy wykorzystują ten tutaj skrót, który też jest bardzo fajny, bardzo przyjemniacki. Dobrze, teraz to, to i pięknie. Oj, troszeczkę tam skręciłem. O, widzę youtubera za mną. Widzę youtubera za mną, ale spokojnie, przejmujemy się i biegniemy sobie, biegniemy sobie, biegniemy, biegniemy. Pyk, super. Oj, tam widzę bardzo dużo ludzi. Bardzo, bardzo dużo ludzi. Nie wiem, czy się zaliczymy, czy zdążymy tam dojść do końca. Wydaje mi się, że nie, jak tak dalej będzie. Patrz, wszyscy przechodzą na ten tutaj wulkan. Wszyscy tak mocno ogarniają tą grę już tutaj, na tym etapie. Więc jest naprawdę ciężko. Ale, ale zaliczymy to, zaliczymy to tak czy siak na czwartej pozycji. Więc widzowie, jest grubo. A czy ten youtuber się zaliczy, który z nami grał? Czy on tutaj gdzieś jest? Oj, niestety, youtuber, a raczej haker, widzowie, ten haker się nie dostał. No i niestety żegnamy tego hakera. I spójrzcie, awansowałem na 65. pozycję. Jak utrzymam taką pozycję, to dostaniemy się jeszcze dalej. I jeszcze dalej, i jeszcze dalej, widzowie, do kolejnej fazy. Znowu kolejna mapka Lost Temple. O, ten gościu po lewej jest naprawdę daleko wysunięty. Na szczęście tym razem damy radę. Damy radę. Wszystko tu pięknie opanowane. Opanowane. Patrz, jak pięknie biegniemy. Już się nauczyłem tej mapy na pamięć prawie, że op, op, nie, dobra, już prawdopodobnie się nie dostanę teraz, jak tak dalej będzie, jak teraz nic nie zrobię z tym. Oj, chyba się nie dostanę, oj, a to jest bardzo ważna gra eliminacyjna. Okej, biegnij, biegnij, jeszcze jest jakaś szansa, dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze jest jakaś szansa, jak teraz na przykład właśnie wyrzuci jakiegoś typka i biegniemy, biegniemy, nie, nie, na przykład wyrzuci mnie. I słuchajcie, odpadłem, no. Nie podoba mi się to. Sprawdzić trzeba, jakie mam miejsce. 99. Co? Co? Ej, okej, 99. Ja się nie zakwalifikuję, jak tak dalej będzie. Muszę się postarać teraz wygrać te dwie ostatnie gry. Od tej gry zależy nasza przyszłość, widzowie, w kolejnej fazie. Jak nie wygramy, to jest po nas. O nie, i znowu gramy z jakimś gościem, hakerem. Patrz, widzisz? Haker normalnie. Pyk. Pięknie. Pięknie! Dobrze, dobrze, biegnij, biegnij. Dobrze. 180, teraz tu. Teraz tu. Skrótem. Jak zwykle skrótem. Dobrze, niech oni sobie tam biegną dalej, a my... Nie! Co? Że jak? Dobra, już się nie dostajemy dalej w takim razie. Już się nie dostajemy. No ej, no czemu tam tak spadamy w taki głupi sposób? Jakby... Ja tego nie rozumiem, patrz. Pyk. I teraz dobrze zadziałało. Ja nie wiem, ja nie wiem. Dobra, już straciliśmy szansę prawdopodobnie tym błędem tutaj. No chyba, że jeszcze tutaj coś zrobimy. Pek, pek. Op, op. Dobrze, 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 dobrze. Jeszcze jest? Nie, nie ma już szansy. Ja już tam widzę, że ludzie dobiegają. Nie ma. Ale lipa, dobra, nie, już się chyba nie dostałem w takim razie. 103. miejsce mam. W jeszcze dwie gry, błagam. Te dwie gry. Teraz te dwie gry oznaczają to, czy się dostanę, czy nie. Widzowie, mamy grę o honor. Grę o honor, jak się nie dostaniemy. Nie, to jest gra o wszystko w sumie. Gra o honor już była wcześniej. Co jest grane? Ile to jest? 2, 4, 6 osób jest w tej grze. Nie ma opcji, żebym się nie dostał w takim razie chyba. Co? Ja nie mogę, co tu się wydarzyło? Czemu jest 6? Oho. I mimo, że będzie 6 osób, ja i tak będę miał ostatnie miejsce prawdopodobnie. Dobra, dobra, dobra. Teraz to. To. Świetnie, świetnie, świetnie. Okej, teraz tutaj to ładnie zrobiliśmy. Pyk, pyk. Pięknie. Pyk, pyk, pyk. Oh boy! Widzowie, jakby tutaj było więcej osób, to ja aż bym się nie dostał. Przez to takie głupie właśnie podejście, widzę. Wow, co ja tutaj zrobiłem? Przez to takie głupie podejście. Dobra, op. Pięknie to przeskoczyliśmy. 1 na 6 osób, 2 na 6, 3 na 6, 4 na 6. I słuchajcie, przedostaliśmy się. I jeszcze ostatnia osoba sobie tutaj biegnie. Nie ma już nikogo poza nią, więc sobie może biegać sobie i się bawić ile chce. I patrz na to, jak jej nie idzie. Jakim cudem, ziomek, dostałeś się do tego etapu, mordo? A nie, w sumie to jest dopiero drugi etap, więc na luzie mógł się tutaj dostać. Aż dostał się, brawo! Haha, szkielecior nasz fajny. Ta gra jest najlepsza, bo tylko 6 osób w niej było, więc się dostaliśmy, let's go. O nie, ale i tak widzowie mam mega słabą sytuację, 143. miejsce.
Więc teraz jest gra o wszystko. Tak, tamta gra była o honor i nawet nie mogłem go stracić, bo i tak bym się dostał. Ale teraz mamy grę o wszystko. W naszym teamie jest znowu pan Teacher. Teacher, co ja gadam? Cheater! Jest ty cheater! I będzie pewnie chciał hakować. Dobrze, gra o wszystko. I pewnie znowu będę miał ostatnie miejsce. Czemu zawsze tutaj mam ostatnie? Patrz, zawsze mam ostatnie miejsce na Lava Rush. Dlaczego? Dlaczego? Od czego to zależy? Dobra, jak teraz na przykład nie trafię na balony wulkan, to między innymi przez to nie dostanę się. I w tym momencie... Co ja mam zrobić? Nie, no na prosty wulkan. Czemu zawsze dostawałem się, a teraz jestem ostatni? Czy ja jestem najgorszy w tej grze? Jestem najgorszy w tą grę po prostu. Jestem najgorszy, no nie da się tego inaczej określić. Jestem najgorszy w tą grę. Op, okej. I teraz muszę się tutaj dostać. Ale i tak już nie ma co zbierać nawet. Co? Co? Czemu mi nie zaliczyło checkpointu? Dobra, widzowie, ejo, będę sobie tutaj robił triki przynajmniej, patrz na to. Wiedzieliście, że można tutaj sobie przejść właśnie w ten... Ej, w sumie to jest genialne. Ej, w sumie odkryłem nowy trik. Co jest grane? Odkryłem nowy trik. Dobra, do widzenia w takim razie, do widzenia. Nie, moja pozycja to 108, więc to była gra o wszystko. Nie dostaję się do fazy trzeciej. Dziękuję bardzo, widzowie. No i co? No i nic, no. Nie będę w kolejnej fazie. 8 pozycji zabrakło. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij.